Nie mam pojęcia, co mam zrobić z tym grobowcem, z tym kamieniem nieskończoności i z tą całą wiedzą, która towarzyszy mi z tym wszystkim. Nie mam pojęcia, więc postanowiłem, że stworzę stację badawczą. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Słuchajcie, w moim, prawda, internetowym, minecraftowym świecie zamówiłem sobie okulary. Okulary, które będą mi potrzebne do tego, żeby mieć jakby tą stację badawczą, tam badać różne rzeczy związane właśnie z tym grobowcem, z kamieniem nieskończoności i tak dalej. Uciekło mi słowo, laboratorium inaczej, stacja badawcza. Tą stację badawczą wam oczywiście dzisiaj pokażę, jaką wybudowałem i możecie, prawda, ją ocenić, napisać w komentarzu, czy wam się podoba. Ale zanim, bardzo serdecznie was zapraszam na Chef Shopa, tam możecie sobie kupić koszuleczkę, możecie sobie kupić etui na telefon, możecie sobie kupić różne rzeczy, wejdźcie tam i zobaczcie. Dodatkowo, jeżeli chcecie mi zrobić jakiegoś fanarta, to możecie wysłać mi na adres, który jest w opisie. Dzisiaj właśnie odebrałem kolejne paczuchy, tu mam paczuszki, uwaga, patrzcie, jedna paczka, druga paczka. Trzecia paczka, czwarta paczka, no jest mnóstwo paczek, więc możecie, prawda, wysyłać mi i ja oczywiście je otworzę na jakimś odcinku z otwierania, prawda, fanartów od was, więc zachęcam. Dobra, wracając do odcinka i tego, co mamy, słuchajcie, ja sprawdzę, czy w mojej poczcie, prawda, przyszły mi te moje okulary, ponieważ no są, dobra, patrzcie, zakładamy, uwaga. No perfekcyjnie w nich wyglądam, patrzcie, możemy sobie je ściągać i zakładać, up. No coś pięknego, idealnie to wygląda. Dobra, słuchajcie, musimy pójść też w tamtą stację badawczą, chcę wam ją koniecznie pokazać, bo ona naprawdę wygląda mocarnie i, znaczy mocarnie, dobra, może ona nie jest jakaś mega mocarna, ale jest fajnie wyposażona i mam fajny plan na nią i ona też mi pomoże właśnie w zbadaniu tego wszystkiego i ogarnięciu, jak zdobyć ten kamień nieskończoności, ponieważ legenda głosi, że każda osoba, która dotknie tego kamienia nieskończoności, że będzie się z nią działo coś złego. I nie za bardzo wiem co, a boję się ryzykować, więc troszkę nie chcę go dotykać, więc mam nadzieję, że ktoś to zrobi za mnie najpierw, żebym wiedział za bardzo, wiecie, żebym wiedział, czego się spodziewać. No ale to wszystko z czasem. Dobra, słuchajcie, ja tam może polecę już w tym momencie, żeby prawda nie przyciągać. Pójdziemy pozwiedzać to, co tam jest i co tam się wydarzyło i tak dalej. Ponieważ strasznie dużo czasu spędzam tutaj na takim gadaniu, zamiast po prostu lecieć w tamto miejsce i od razu zająć się konkretami. Wiecie, o co chodzi, nie? Słuchajcie, za niedługo będą się pojawiać też streamy, ponieważ dostałem dzisiaj info, że dostałem się na pewien serwer. Nie będę wam mówił jeszcze jaki serwer, ale dostałem info, że jest możliwość, żebym tam był. Więc myślę, że warto wbić na Twitcha, ponieważ to tam właśnie będę streamował z tamtego serwera. Możecie w komentarzach zgadywać, o jaki to serwer chodzi i na jakim serwerze chcielibyście mnie zobaczyć. Jest to oczywiście serwer Minecraft, więc strzelajcie. Myślę, że co po niektórzy z was na pewno trafią i zgadną, o co chodzi. Ja tu poczekajcie, wlecę sobie w tą wioskę, bo tutaj pamiętam, że był... Aha, tu nie ma żadnych łóżek, więc... Ale łóżka są tutaj, czekajcie, tutaj na szybko do tego domku wlecę, bo może akurat uda nam się kimnąć, bo jest noc i to tak trochę niewygodnie tutaj w tej nocy podróżować. Tu otwórzmy to, zejdziemy tu i tu, patrzcie, ile jest łóżek. No, dobrze pamiętam. Kimniemy się? Czy kimniemy się? Uwaga! Kimniemy się, superancko, dobra, idealnie się wyspaliśmy, żeby, prawda, teraz mieć kolejną podróż dalej w nieznane, a w sumie to już bardziej w znane, dobra, z tego co pamiętam, tu była ta wioska, w tą stronę się leci, tutaj jest kolejna wioska, ale to nie o to chodzi, tu jest grobowiec, już drogę znam na pamięć, i tutaj, widzicie, to jest moja stacja badawcza, wyróżnia się zdecydowanie, dobra, uwaga, pokazuję wam, jak ona wygląda, uwaga, wchodzimy, 3, 2, 1, tam w ogóle jest, to też wam zaraz pokażę, dlaczego tam jest płot, dobra, otwieramy, patrzcie, widzicie, jak to pęka. Tu apteczka, jakby mi się coś zdało, no to apteczka jest bardzo ważna. Wchodzimy tutaj. Tu muszę wiedzieć, jak jest stworzony człowiek, żebym po prostu, jakby tam coś się wydarzyło, żebym wiedział, jak, prawda, operację dokonać. Bo ja teraz się za takiego trochę lekarza robię. Też będzie trzeba w sumie chyba jakiś ubiór taki lekarza wziąć. Chociaż w sumie Superman to jest Superman, on wszystkich uleczy. Wiecie, o co chodzi. No i dobra, i tu mamy takie coś, no to normalnie wygląda. Nie wiem, tu jakiś mikroskop, jakieś inne takie rzeczy. Tu jakieś w ogóle skalpele i inne nożyce superanckie, no nie wiem, tu w ogóle. Tu będziemy potki robić, to jest to. To będziemy takie potki robić, że szok. A tu, to jak mi się nudzi, to za kulkę ciągnę i tak tu, to się tak odbija. No i tu sobie możemy przycupnąć, wiecie, o co chodzi. To jest fajne, bo robi mi za krzesło, a jakby mi się coś stało, to może mi robić też za auto, więc taka sytuacja. Dobra, zejdźmy tu jeszcze na dół, ponieważ tutaj też się dzieje. Tutaj, patrzcie, mam taką idealną drabinę, prawda? Dobra, nie było mnie stać na normalną, więc musiałem wziąć jakieś pręty, pobijać w ścianę. Tu mamy dynamit, który może nam się przydać do wysadzenia tego grobowca, ponieważ nigdy nie wiadomo, co tam będzie trzeba zrobić. Podejrzewam, że, prawda, czasami możemy się zdziwić, co tam będziemy musieli robić. No i tu jest safe, w którym
Chciałbym w sumie ten kamień nieskończoności schować, jeżeli już bym go udał, jeżeli by mi się udało go wydobyć i to bym mógł wtedy nad nim te badania robić, ale za bardzo nie wiem, czy mi się to uda. Wracając do grobowca, którego perfekcyjnie tu widać. Patrzcie, ja sobie tutaj badania robię, tu i perfekcyjnie go widzę. No idealnie. Możemy po prostu tam pójść i teraz wam pokażę ten płot. Dlaczego postawiłem taki płot wokół całego grobowca? To jest bardzo prosta sprawa, po prostu nie chcę, żeby ktokolwiek do tego podchodził, jeżeli ktoś by to znalazł, no bo... Jest ryzyko, że ktoś tam wejdzie, znajdzie ten kamień i wtedy będzie naprawdę lipa. Bo nie chcę za bardzo, żeby komuś się coś stało przez to, że ja po prostu tego nie zabezpieczyłem, bo nie potrafię. No ale mam nadzieję, że nikt nie wejdzie, tu by się przydał w ogóle jakąś tabliczkę dać. Czekajcie, ja polecę po drewno. O, tutaj jest jakiś... To drzewko, prawda, zniwelujemy. Weźmiemy, zrobimy na szybko jakąś tabliczkę i napiszemy na tabliczce, żeby tam nikt nie wchodził, żeby po prostu nikomu się nic nie wydarzyło. No bo byłoby trochę przykro, gdyby komuś coś... Co ja robię? Gdyby komuś coś się stało, wiecie, o co chodzi. Dobra, tu zróbmy tak. Bierzemy to, robimy sobie na szybko crafting. Stawiamy crafting i robimy tak. Patyk i... Oj, za szybko to robię. Nie nadążam klikać. Dobra, mamy tabliczkę. I teraz, gdzie by ją ustawić? No chyba tu najlepiej. Zakaz wstępu. Obiekt państwowy. No i już super mamy, nie? No i wiadomo, o co chodzi. Tu postawmy jeszcze to i tu postawmy to. Bo nie chce mi się tego nosić w ekwipunku. A co do tego, to... Dobra, mam lepszy pomysł. No i widzicie, i skrzyneczka sobie jest i prawda, perfekcyjnie schowane, to tutaj nie trzeba nic z tym więcej robić. Dobra, wejdźmy do środka i ogarnijmy, co tutaj mamy i czym się musimy tutaj zająć. Przede wszystkim to tak, ja bym poszedł tam jeszcze raz ten kamień nieskończoności zobaczyć, bo... I to było otwarte? Ja to zawsze zamykałem. Mam nadzieję, że nikt tego tutaj nie odnalazł, bo jak ktoś to odnalazł, to jest lipa. Dobra, jest dalej grobowiec i tak dalej. Tam musimy zejść jakoś, czekajcie, weźmy to. Tu się znowu pali, to jest nienormalne to, co się tu dzieje. Dobra, zrzućmy ten schodek i idźmy tu i przejdziemy sobie tam. No to jest mocne. Dobra, teraz trzeba przeskoczyć tu jakoś. Mam nadzieję, że nam się to uda. 3, 2, 1 i... Wow. Sprinta nie miałem. Wow. To był zły skok. No nie możemy tu nic zrobić, bo wtedy by się każdy zorientował, że tam coś jest za tym. Przestań się palić. Ale poczekajcie, mogę sobie podlecieć tam przecież, wlecieć. O, normalnie, o, patrzcie, idealnie. Wow, jak to się świeci, ja nie mogę. Ale tu jest tak ciemno. Nie mam pochodni żadnych. Nie. Tu jest dźwignia? Naprawdę tu jest światło od samego początku, ja tego nie widziałem. Dobra, ale dobrze, to idealnie, bo akurat nie miałem pochodni. Dobra, wejdźmy tutaj. Kurczę, no ten kamień kusi mnie strasznie, żeby go stamtąd zabrać, ale boję się go w ogóle w jakikolwiek sposób dotykać, bo mogą się stać rzeczy straszne, naprawdę, tutaj jest ta książka. Nie no, nic tutaj nie ma nowego w sumie, kurczę, no nie wiem, tu by trzeba było coś przeszukać najlepiej, żeby zobaczyć, nie wiem, czy coś jest pod tym, czy coś, nie wiem. No, tu jest w ogóle jakiś blok, nie wiadomo co to jest, nie wiem, dobra, nie ma tu nic nowego, to mi się strasznie nie podoba. No, ale musimy to jakoś zbadać, musimy się w ogóle dowiedzieć, jak ten kamień przetransportować tak, żebym nie musiał go dotykać, bo... Przydałoby się go mieć gdzie indziej, ale też z drugiej strony wiem, że tutaj on jest w sumie najbezpieczniejszy. Wow, ale mnie uderzyło, ale dobra, udało mi się przeskoczyć w sumie. Dobra, weźmy ten, wylećmy tutaj, o, to się idealnie zamknęło, superancko. Tu się to prawda zaleje, o. No, perfekcyjnie to zni... Nie zgasiłem światła! Nie, teraz to ja... Dlaczego ja tam lecę, jak to się zamykało? Czekajcie, czy ja jestem w stanie tam przez... Nie. Dobra, ja i tak jestem mega silny. Nie! Co ja robię? Nie! Kurde! Nie! Nie, dobra. Jednak nie, musimy tam jeszcze raz zajść normalnie. Nie próbować przelatywać przez lawę, mimo tego, że jestem mega silny i odporny, prawda, na lawę, ale musimy normalnie tam wlecieć. Normalnie, bo to jest... No przestań się palić, proszę! Proszę, dobra, uff. Dobra, i przelećmy normalnie. O, idealnie. Zgaśmy to światło, żeby nikt się nie zorientował, że tu byliśmy. Teraz wyskakujemy. Wow, znowu dostałem. Nie wiadomo czemu, przecież tego nie dotknąłem. Nawet mnie nie podpaliło. Dobra, tu. Wylećmy tu normalnie. O. Wylatujemy. Murujemy to. I światło zgaszone. Wszystko jest ok, wszystko jest bezpieczne. Nikt tam nie wszedł. Nikt nie wszedł. Zalane. Dobra, mamy spokój. Okej, jest to ogarnięte. Dobra, wyjdźmy stąd. Przede wszystkim pamiętajmy, że zamykamy to. Zamknęło się. Żeby po prostu nikt tam nie wszedł niepożądany, bo to by było straszne. Dobra, wróćmy do naszej stacji badawczej, bo już nie ma tutaj za bardzo co póki co robić. Tu, prawda, zrobiliśmy to wszystko. Ja w sumie zabiorę jednak mimo wszystko te rzeczy sobie do stacji badawczej, no bo jednak tutaj to jest niepotrzebne, a tam może mi się to jakoś ostatecznie przydać później. Przelećmy szybko, żeby już być tutaj na miejscu. Odłóżmy sobie to wszystko tutaj, tu skrzyneczkę sobie
postawił w sumie, a czemu by nie? Tak, o, tu odłóżmy rzeczy, które nam są niepotrzebne. No i to by było na tyle, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro. Wow, zbugowałem się w drzwiach. Co jest? Widzimy się już jutro na kolejnym odcinku z Minecraftika. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.